przed nami tropikalny upał. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na gorącą prognozę pogody. W sobotę aurę w naszym kraju kształtować będzie rozległy wyż o nazwie Detlef z nad krajów nadbałtyckich. Z kierunków wschodnich napłynie suche, upalne powietrze. I na termometrach zobaczymy od 27 stopni na wschodzie Polski do 32 na zachodzie kraju. Oczywiście w cieniu, bo w słońcu temperatura przekroczy 40. A teraz już Dolny Śląsk. Noc w regionie pogodna i bez opadów, z temperaturą od 17 do 20 stopni. Poranek pełen słońca i bezdeszczowy. Po południu nadal pogodnie, dużo słońca i upał, tylko w Sudetach może zagrzmieć i przelotnie popadać, a burze mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem i gradem. Gorąco od 28 stopni w Kłodzku do 31 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe wyniesie 1009 hektopaskali, wiatr z kierunków wschodnich słaby, podczas burz porywisty, a warunki na drogach dobre. Tropikalna pogoda pozostanie z nami do środy. Potem jednodniowy epizod z kilkustopniowym spadkiem i znów powrót gorącego lata. Do zobaczenia!